Siemanko, siemanko, witam was kochani w kolejnym odcineczku z serii oczywiście SKR Oślina, a w dzisiejszym odcinku słuchajcie ładowarka na tle, więc coś tu się będzie działo, słuchajcie, jadę słuchajcie układać belki po wcześniejszym tutaj sprasowaniu na tą łąkę, także cóż, zapraszam do oglądania, zostawcie łapkę w górę, kto nowy to niech zostawi subskrypcję oczywiście, bo większość z was ogląda, słuchajcie, odcineczki, a nie subskrybuje kanału, a lecimy, słuchajcie, po 2-300 subów, więc no, jeżeli chcecie pomóc, dobić cel, tak najbardziej, z góry dziękuję. No i cóż, jadę sobie, słuchajcie, ładowarką, pozworzę troszkę je. Na pewno te widły dobrze znacie, są to przerobione widły z poradnika Jankusa. Także no tutaj kurde będę sobie korzystał właśnie z tych wideł. Jadę tylko ładowarką, nie mam za sobą zaczepionej żadnej, słuchajcie, przyczepy, bo baloty będę układał na łące, także będę układał na łące i po prostu no stwierdziłem, że nie będę tutaj ciągał żadnych przyczep, bo przyczepy będą wiadomo potrzebne. Także no cóż, kurde, dużo do układania, nie powiem. Więc słuchajcie, myślę, że kurczę 30 minut tego tutaj układania jak najbardziej kurde będzie wskazane. Dobra, lecimy sobie, słuchajcie, od końca. Także dzisiaj taki odcinek dużo jeżdżenia, można powiedzieć, bo tutaj tej kiszonki jest dużo, dużo, słuchajcie. Tam wspomnę komentarz, słuchajcie, w poprzednim odcinku Doman napisał komentarz, żebym prasował w ten sposób, że żebym wyrzucał dwie belki obok siebie, czyli jedną sprasuję, owinę, drugą sprasuję, tą wyrzucę, wtedy drugą owinę i wyrzucę i wiecie jak to jest, nie? No, Doman, dzięki za komentarz ogółem, ale no kurde, żebym troszkę nie powiem, może i nie pomyślał, może faktycznie by było lepiej. Także pozdrowienia tutaj serdeczne dla Domana właśnie. Oto to. Widzę, że tutaj kurde pudziana trzeba będzie użyć. Troszkę pomanewrujemy, pewnie poprzestawiamy sobie. Dobra, cyk. Jedną beleczkę mamy. Teraz sobie do drugiej się dobrać. Dobra, pyk. No i słuchajcie, tym sposobem będę na odcinku układał resztę, to po prostu wiadomo. Resztę ogarnę poza filmem, tak? No bo tutaj kurde tego układania będzie. Ale no, żeby to już był wilk, syty i owca cała, no to po prostu pojadę sobie, poukładam. Myślę, kurde, wam trochę choć pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Gdzieś jakieś miejsce, słuchajcie, muszę znaleźć. Bo będzie tu stos. Będzie tu stos, nieduży, nie, znaczy nie mały. Będzie tu, kurde, powiem wam, Armagedon. Dobra, chyba na drodze będę układał, chociaż nie, na drodze mogą ludzie jeździć. No to tak. Myślę, że obok drogi. Myślę, że obok drogi, słuchajcie, sobie będę tutaj układał. O, w ten oto sposób. O, widzicie, kurde, no tutaj troszkę zabawy będzie, nie powiem. Będzie troszkę, słuchajcie, zabawy. O, hops. No bo kurde, jednak
Jednak no to łąka jest, słuchajcie, duża. Nie chciałem już tu tutaj targać, słuchajcie, takiej, wiecie, potężnej przyczepy. Ja to sobie dam radę, tuti, tuti. Później najwyżej już w późniejszym etapie, można powiedzieć, sobie to ogarnę. No i cóż, kochani, kurde, ogólnie to będzie zmiana grafiku, takie ogłoszenie parafialne odnośnie odcinków, ponieważ odpadła nam jedna seria, czyli PGR Janowo, słuchajcie, więc więc tak. SKR prawdopodobnie jeszcze będziecie mieli we wtorek. Dodatkowy odcinek. Ale też nie wiem, jak to tutaj, słuchajcie, zrobię. Jeś, kurde, niewsteczny. Dobra, pyk, mam jedną balotę, drugą też, kurde. Mówię, z końca będę woził, bo wtedy coraz bliżej będzie, prawda? Także myślę, że mnie tutaj rozumiecie, to po niektórzy, kurde. No, ładowareczka jeszcze się przyda, więc kurde, luksus. Panie kolego. O, cyk. No i dobra, jedziemy. No, także kurde. Mam nadzieję, że się ucieszycie, bo będziecie mieli, kurde, zamiast czekać do niedzieli, to prawdopodobnie jeszcze odcinek będziecie mieli na wtorek, a ten macie na niedzielę, także ja Wam życzę miłej niedzieli. Oczywiście, no, końcówka weekendu. Więc no, kurde, powiem Wam szczerze, że tutaj troszkę roboty będzie. Nie ukrywając, troszkę roboty będzie. I sobie, słuchajcie, po działamy, no kurde, jak to się mówi, nie? Ojejku, sorry, że kaszlę, ale kurde, no znowu katar poranny i kaszel. O, patrzę, że ta ładowarka to, słuchajcie, kurde. Wiecie co? Troszkę je przestawimy sobie wzdłuż tej drogi. No, także dobrze, że mam swoją, słuchajcie. Kurwa, i tak niedobrze. No dobra, niech będzie tak. O, widzicie, no mówię, muszę użyć pudziana, bo inaczej tutaj nic nie zrobię. Dobra, cyk. Odjeżdżamy. No, tak jak też żem mówił. O, poprawiamy. No i dobra, kurde, no co, 10 minut prawie odcinka. A ja żem nic nie zrobił, słuchajcie. No nie, no kurde, wiecie co? Tutaj będzie ogólnie mozolna robota. Ale wiecie, sobie kurde działać tutaj pozwozić trzeba, bo nigdy tego nie nagrywałem, a wiecie, może ktoś tam akurat obejrzy i się odcineczek taki też spodoba. Jarek, na skróty idziesz, bo musisz kurde dwa odcinki wydać. Nie, słuchajcie, wiecie co, ja planowałem tutaj ładowarką się pobawić na odcinku. Także no, tu był plan. Gdyby nie to, że seria PGR Janowo odeszła, to byście mieli następny odcinek ze żniw, prawdopodobnie w następną niedzielę właśnie, także no we wtorek prawdopodobnie będziecie mieli właśnie
Odcinek ze żniw. Ważna sprawa to jest taka, że 110 tysięcy na koncie, słuchajcie, skąd? Jarek, jak miałeś prawie że zero, tam chyba z 15, no usługi, kochani. Zrobiliśmy usługi. Zrobiliśmy sobie usługi. Właśnie między innymi też kombajnem, więc tutaj zarobiłem sporą sumę pieniędzy, można rzec, i kurczę, kupiłem przyczepę, kochani, a jaką przyczepę, to prawdopodobnie dowiecie się w następnym właśnie odcineczku. Dobra, no mówię, tak jak tutaj nie będę się starał zbytnio ładowarkę układać, no bo się nie będę starał, bo tu nie ma po co, słuchajcie, kurde, i tak to ręcznie będę układał i tak, także no później już może, jak będę na drugie piętro ładować, to wtedy najwyżej. Także no zobaczymy, zobaczymy. Jak to tutaj się potoczy wszystko. Do pół godziny, słuchajcie, sobie podziałamy. I po prostu później już będziemy, kurde, ogarniali to poza odcinkiem. No i dobra, kurde, o. Dobra, jakoś tutaj się układa to. No, te folii belki o tyle dobrze mają, że nie bugują się tak jak belesiana czy słomy, także... Także troszkę mniej się martwię. No, łąki kawałek, kurde, no. Spory jest. Bym powiedział nawet sporawy, kurde. No i kurde co, nazwa odcinka, układanie stogu belki szonki, chyba na to wychodzi. Tak mi się wydaje. Come on baby, the fury, diri diri dam dam, pa 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 pa. Dobra, podjeżdżamy. Cyk, łapiemy. No, beli to, bele to 150, jakby ktoś pytał. Także no, tutaj. No i dobra, i o, ciśniemy, kurde, także no ładowarka dzisiaj, słuchajcie, się najeździ. Troszkę motogodzin zrobi, nie powiem. No i to wszystko oczywiście na sprzedaż, kochani, idzie. Także tutaj będzie, kurde, oporowa, a jeszcze mało tego, mam, słuchajcie, już gotową kiszonkę z poprzedniego pokosu. Właśnie też w stogu, na łące. Także no, spodziewam się, kochani, kurde, dużych tutaj pieniędzy. Także mówię, może się odkujemy właśnie i będzie, kurde, tutaj kredyta spłacimy. Czekajcie, ile my jego mamy? O kurde, ciągnik. 283 tysiące jakby, kurde, sorry za traktor, no ale... nagrywam wam, kurde, to wcześniej trochę i po prostu... jest niezła zawirucha, więc kurde, tutaj odśnieżanie akcja. O kurde. Jak się tańczy poloneza. Czy co tam tą belkę naprawię? O, no już to zaczyna ładnie wyglądać, nie powiem. Już to zaczyna fajnie wyglądać, cyk, kurde, o, już 14 minut, kochani, no mówię, tutaj no troszkę trzeba czasu będzie spędzić, także ja mówię sobie tutaj, kurde, na
na szybkości poogarniam resztę oczywiście. Ogarnę później. No i jak to zwykle bywa, kurde. Pozdrowienia dla Gamer Pablo, bo to jego strasznie ulubiona seria ponoć. Wszystkich pozdrawiam, którzy oglądają tą seryjkę bożą. Więc no, kurde, elegancko. Skrót SKR, to jakby ktoś nie wiedział, to kiedyś tam zawsze mówiłem, ale jeszcze raz powiem. To jest, kochani, za dawnych czasów, czyli lat 80. przede wszystkim to były spółdzielnie kółek rolniczych. No i taką spółdzielnię kółek rolniczych mamy, słuchajcie, właśnie tutaj w Osinie. Więc fajnie. Jak sami dobrze wiecie, ja do państwowych gospodarstw rolnych, do PGR-ów, do SKR-ów, do kombinatów, to mam, kurde, taki, można powiedzieć, sentyment. Dobra, a wiecie co, tą zabierzemy belkę. Mam taki sentyment, że lubię to po prostu, nie? No jednak te serie u mnie głównie się opierają właśnie na tym. Nawet tam ktoś z widzów powiedział kiedyś na live, że o, Jarek to taki troszkę rodem z PRL-em, nie? No wiecie, kurde, nie ukrywam, nie zaprzeczę. Jeszcze interesuje mnie jedna rzecz. Aha, tutaj Azot źle i PH, czyli kurde, gruba akcja wapno się szykuje. Z tego co widzę. Z tego co widzę, to gruba akcja wapno. O, bokiem, kurde, ładowarka bokiem. Dobra, łykka wusi, niech się ładowarka dusi, kurde, opor robo. O, jedziemy i... No, także kurczę. Ciekawa dość akcja, myślę. O, znowu sorry za traktor, ale siuntkę jedzie jak coś. No, także kurde, no nie mam tutaj wpływu. Na otoczenie sobie troszkę okno otwieram zawsze, słuchajcie, żeby to nieco przewietrzyć pomieszczenie, bo jednak wtedy, wiecie, jak mam rzeźkie powietrze, to wtedy, kurde, lepiej się nagrywa. Także tak. Dobra, pyk. No tutaj, kurde, stok będzie niezły. Kurde, aż wam dam, słuchajcie, relacje na tym. Na, kurde, na shorcie na przykład. O, na shorta wam wstawię, może coś zmontuję takiego do 60 sekund, albo no nie wiem, albo na społeczność po prostu fotkę wrzucę, nie? To jedno z dwóch. Tak naprawdę, więc zobaczymy, co tam, kurde, w trawie piszczy. Wiem, że shorty też nieraz lubicie oglądać. Społeczność też. Więc no, trzeba to jak najbardziej tutaj ogarnąć. Dlatego wrzucam mnie między innymi, kurde, na społeczność, bo wiem, że właśnie większość osób jednak na tą społeczność zagląda, bo te łapki znikąd się nie biorą, także ja wam też za to bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście dziękuję Oskiemu ostatnio za wsparcie finansowe kanału, bo kurde, Oski, słuchajcie, narobił tutaj no niezłego dymu, jeśli chodzi o donaty, także ja tutaj w szoku i pozdrawiam cię serdecznie, dziękuję. Oczywiście to są też wasze pieniądze, jeśli chodzi o donaty, tak jak kiedyś wspomniałem, więc tutaj no będziemy się starać coś, słuchajcie, robić z kanałem, tak, ze stanowiskiem, kurde, ulepszać, upiększać, żeby mi się dobrze grało, ale też również, żeby wam się dobrze oglądało, nie, no nie ukrywajmy, nie. Także serdecznie dziękuję, no i cóż, wszystkim dziękuję za oglądanie. Wiecie, tam pieniądze pieniądzami, nie? Ale kurde,
Jednak jak subik wleci, czy łapka, albo pozytywny komentarz, to bardziej człowieka cieszy. No, także ciśniemy. 20 minut, słuchajcie, filmu, no i kurde, zaraz trzeba będzie kończyć, a ja tu nic, żebym nie zrobił, nie no, żebym trochę zwiózł. Wiecie, gdybym to od D strony zaczął, czyli od początku i jechał do końca, to bym ułożył więcej może, ale no... Nie chce mi się, słuchajcie, takiego dziadostwa robić, bo... Oj, ramuluj! Nie chce mi się takiego dziadostwa robić, bo kurczę, później będę miał daleko jeździć, a tak se teraz z daleka po zwożę. Opsaj, o ty kurde. Proszę bardzo, jaka niegrzeczna belka. No i cóż, cofamy, pyk. Ona taka zamułowana ta jest, kurde, zmułowata ta ładowarka, nie? Jeszcze jakbym usunął te bolce tutaj, to by było jeszcze lepiej. Ale no są, to są. No, tutaj kawałki pola piękne są, nie? Kiedyś jak się dorobimy, to słuchajcie, jak kupimy to wszystko, to będzie tutti. Trzeba będzie coś może, kurde, pomyśleć już niedługo, jak się po sprzedażach... Jak po sprzedażach tych, no, będziemy... zimowych, bo mamy zboża troszkę, kurde, mamy, słuchajcie, tyle w silosach. W tym sezonie to nie powiem, że i z rzepakiem to źle nie stoję. A zresztą wam pokażę, co tam będę ukrywał. Patrzcie, pszenica 242 tony i 67 tysięcy rzepaku, także jeszcze owiec dojdzie, właśnie który skosimy w następnym odcinku. Tak, prawdopodobnie chyba w następnym odcineczku, kochani. Polecimy sobie owsa. Także owsa też, mam nadzieję, spodziewam się, dużo sypnie. Słomy też będę miał, także... Oczywiście słoma pójdzie tak samo na sprzedaż, bo to są fajne pieniądze, może nieduże. O! O, to. Co to tutaj się zrobiło? Proszę mi grzecznie tutaj siedzieć. No i cóż, kurde, no powoli tutaj się pusto robi. Powoli się robi pusto. Dobra, ja se łyknę kawy po drodze. O! Widziałeś? Ale tutaj u sąsiada zachwaszczone, kurde. Coś on tutaj, kurde, narobił. Także no, kurde, już będzie, mówię, inny harmonogram. Troszeczku. Come on, baby, do fury, diri, diri, dam, dam, pa, 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 pa. Dobra, wiecie co ja zrobię? A dobra, puszczam tak i tyle. Kurde, nie będę się tym pierdzielił. Nie ma po co i na co. No i dobra, kurde, jeszcze jeden rządek tutaj. Będę po prostu tutaj się wysuwał do... w stronę łąki. Także no... jakaś tam część łąki zostanie nieskoszona po prostu. Także można powiedzieć taki luźny let's play, no ale to jest odcinek, więc tutaj let's playa nie będzie.
A luźne takie, wiecie, sobie rozłożenie, kurde, ładowanie, nie, pyk, 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 ładowareczką. Właśnie się wybrałem na łąki, kurde. A słoneczników tutaj teraz hoduję. Słuchajcie, słonecznik coraz bardziej popularny. Ostatnimi latami się zrobił i to w Polsce, w życiu realnym, także się nie dziwię, że w farmingu też się robi bardziej popularny. A i poważnie, nie? Słonecznik i soja. Te dwie uprawy jakoś bardziej, kurde, nie? Bo wcześniej to soi u nas nikt nie uprawiał. A że ona cenowo dobrze wygląda, to słuchajcie, kurde, każdy się tego jakby tutaj chwyta, nie? To soja nic innego jak taki, wiecie, a la groch, nie? Podobne ziarenka, no i cóż. O tyle jest łatwą uprawą soja, bo o ile trzeba ją od chwastów pielęgnować, to nie trzeba, słuchajcie, nawozów dawać zbytnio azotowych, bo ona jest rośliną strączkową, także jeżeli to jest roślina ta strączkowa, no to ona, wiadomo, azot pobiera z powietrza. Także no to jest, kurde, fajne rozwiązanie, słuchajcie, jeśli chodzi o soję, no też klasa gleby na pewno ma swoje tam do życzenia, nie? Ale, kurde, jeżeli ktoś ma fajne pole, klasa trzecia czy coś, to sobie teraz nie tylko na rzepak przechodzi, ale też na właśnie soję. Jarek, poszli soję tutaj. No, na wiosnę coś trzeba będzie wymyśleć. A ja tutaj nie miałem soi. Ej, nie, czekajcie, to jest sezon trzeci. W pierwszym sezonie był owiec na tamtym większym polu. O, jeśli ktoś nie wie, to jakie pole chodzi, to tutaj 50. Aha. Kurde, ja mam tu rzepak, ej. Wzrost rośnie ostro. Powierzchnia. Czekajcie, ej, kurde, coś mi się tutaj, kurde, popierdzieliło chyba. A raczej pokiełbasiło. A nie, dobra, bo ja tu miałem pszenicę i teraz rzepak zasiałem, okej. Boże, ja się już mylę, kurde, co gdzie jest. O Jezu, ale żem narobił. Dobra, okej, tam rzepak jest, bo tam, słuchajcie, kurde, nie było rzepaku. A ja wiecie co, przez chwilę pomyślałem, że tam już był rzepak i jest po prostu skoszony i ten trzeba uprawiać coś. Ha! Kurde. O Jezu, Jarek, o czym ty myślisz? O niczym, słuchajcie, kurde, o niczym. O niczym nie myślę, tylko po prostu, no kurczę, ta przebudowa gospy tutaj troszkę pozmieniała plany. Dobra, cyk, zasiadamy dalej, bo kurde, mało czasu. Patrzcie, ile żem, kurde, w pół godziny tylko belu ułożył. Jaj, bo gadać, zamiast robić. No gadać też trzeba. Nie no, pozwozimy troszkę jeszcze, nie powiem, kurde, bo to coś troszkę za mało tutaj. O. Dobra. No, czy ładowarkę będę zmieniał? Nie, na razie, słuchajcie, wiecie co, ona już jest tak stara jak świat, że prawdopodobnie jeszcze ona tu posłuży, już jak po prostu wyzionie ducha, jak to się mówi, to wtedy, kurde, się coś kupi lepszego. Na razie ona tutaj motogodzin zbytnio nie nakręciła, żeby ją sprzedawać z powodu zużycia. No jest stara, to jest stara, nie? No kurde, ja ją zresztą nie nową kupiłem. Pamiętacie na pewno z Farminga 15 ją dobrze. Ale no tak jak mówię, to zawsze to coś innego niż te, wiecie, kurde, wszystkie manitki, kurde i te inne. Dobra, my tutaj dopchniemy. Opsaj, o, tak, o miszta, o miszta.
Jarek, co ty mówisz? Nieważne. O kurde, bokiem. No, także kurde, o. Nawet dźwięk ma kombinia. Dobra, no i mam nadzieję, że Wam się oczywiście shaderki spodobali. No bo tak jak widzicie, już grafika jest nieco inna. No kurde, ile można, słuchajcie, grać na tych samych shaderach, nie? A pół godziny mamy filmu. No, zobaczymy. Może jeszcze raz, słuchajcie, jakiś kurs zrobimy. Jeden. Dobra, wiecie co? Chyba teraz na górę będę ładował, tylko strasznie ona, kurde, ten. Nie jest, słuchajcie, z tyłu dociążona ta ładowarka i boję się o to, że po prostu, kurde, weźmie mi. O, widzicie, tutaj nawet kolizję ma, dobra. Kurde, czyli jeszcze będę musiał ramię nie wysuwać. Oj, to będzie kurde ciężka sytuacja ogólnie jeszcze, jeśli chodzi o ten, o ładowanie piętra. No ale tu tak jak mówię, kończymy odcineczek zaraz. Resztę to sobie już wiecie, ja nie będę mówił jak ogarnę. Także no, kurde, trochę tych bęb, słuchajcie, naprawdę jest, nie? No nie to, że my wiecie, to był kurde sezon na przykład, dajmy na to już końcówka sezonu, żeby to był październik, nie? To bym po prostu najzwyczajniej w świecie to samozbierająco przyczepo woził od razu na skup i cześć, nie? A tutaj kurde niestety, no muszę sprzątnąć, bo chcę kurde wapno rozrzucić nawozy, tak? No, jeszcze słuchajcie, jedna sprawa to taka, że przyjadą mi niedługo tutaj państwo firma zamontować zbiornik, kurde, na gnojowice przelewowy taki, wiecie, że będę sobie zabory przelewał po prostu na tego, no, od krów do zbiornika, nie, żeby tej gnojowicy jak najwięcej mieć. O, kurde, jak zwykle pod koniec belka musi się obrazić. Proszę tu grzecznie siedzieć i nie gadać, i nie narmować gospodarza. Jarek, bokiem. No dobra, czekaj pan. I abadabadu. Pa. O, to. Dobra, kurde, dość tego pajacowania. Oj, kurwa. Ale ją miota. Kurwa, o. Co ja żem zrobił? Halo. Steru nie ma żadnego. Ej. Proszę się uspokoić. Kurde, ale mnie zaczęło, słuchajcie, miotać. Normalnie żadnego tego nie ma. Sterowania nie było. Ja cię kręcę. Dobrze, że zacząłem drugi rządek układać, kochani, tutaj już drugie piętro u góry, bo jak sami widzieliście, no kurde, nie za ciekawie było. Ona ma straszną kolizję z przodu, nie wiem czemu. Nie wiem, moim zdaniem to jest za dużo, kurde. No wiadomo, jak to mody konwertowane z farminga. Z poprzedniego farminga to zawsze muszą być jakieś tam, kurde, ale nie. Dobra. I teraz 3, 2, 1, góra. No, lepiej sobie. O, widzicie? Pana to. A
Dobra, 34 minut. Dobra, jest, jeszcze pojedziemy, kurde. Jakoś fajnie się ta robota robi. Najwyżej będziecie mieli, kurde, 40 minut filmu, ale no... Kto obejrzy, to obejrzy, kto nie obejrzy, to nie obejrzy. No kurde, wiecie, no zawsze... Jak jedną robotę robię, to nie chcę się tak zamulać zbytnio, no ale tutaj no niestety. Czy chcę, czy nie chcę, muszę po prostu zrobić tak jak trzeba, no. Dobra. Come on baby, do fury, diri diri dam dam, lecimy z grubej rury. Dobra, wiecie co? Chyba tamte ostatnie belki zabiorę. No troszkę słuchaj, ta kurde, żebym zebrał tych bel, nie ma co tutaj się kurde kryć, nie? Trzydziesta piąta minutka. No wiadomo, że to schodzi troszkę, no bo tak jak mówię, no tutaj też jeszcze nie jestem, wiecie, wprawiony zbytnio do tych wideł tego typu. No ale sposób jest dobry na widły. Bo mówię, kurde, sposób jest dobry, bo sobie tylko pyk, 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 nie trzeba, wiecie, żadnej kolizji, żadnych tych chwytaków. No wiecie co, żeby ten chwytak był do tych beli i po jednej beli włożyć, no to ja bym tyle nie ułożył. To raz, dwa, na pewno bym porozwalał, zaraz bym się wkurzał na to, a tutaj proszę bardzo, pyk. No, troszkę nierealistyczne, no bo bym w realu to wiadomo przebijał folię, ale mówię już. Choć trochę tego realizmu zachować, to będzie dobrze. No i kurde, tutaj spodziewam się naprawdę dużo balotów, że na tym stogu będzie, bo sądząc po tym, ile ja zebrałem już, a ile jeszcze jest, to... O jest. Trzy, dwa, jeden, góra. Opsaj, puszczaj. No i co, kurde, do 40 minut dobijamy? Nie, no kurde, wiecie co. A jeszcze raz pojedziemy. Kurde, już tam. Ostatnio były tam chyba krótsze odcinki z kombinatu, czy tam z czego, kurde, już nie pamiętam. No, ale coś takiego było. A było, było, było. Kurde, jeszcze ten overlay, słuchajcie, będzie troszkę zmieniony z czasem. Bo jednak on jest, kurde, tutaj jeśli chodzi o ten cel donate'ów i top donate'ów, to nie jest potrzebne, kurde. To trzeba, słuchajcie, oddzielnie zrobić. Więc tutaj już pan montażysta mi ogarnie temat. Dobra, 38 minuta filmu, także no myślę, że będziemy kończyć już, kurde, resztę po prostu się ogarnie poza filmem. Ale żem śladów narobił, pa pa pa. Jakżem wyjeździł? Come on baby, do pury, diri diri dam dam, lecimy z grubej rury, piri piri pam pam. Oto
To. Dobra, słuchajcie. Będziemy kończyć. Także ja dziękuję serdecznie, że oglądaliście do końca. Mamy 40 minut filmu, więc zostawcie łapkę w górę. Tak jak mówiłem wcześniej, subika koniecznie na kanale. Kto jest tutaj nowy, kto nie subskrybuje, komentarz mile widziany. Życzę Wam, słuchajcie. A więc życzę Wam miłej niedzieli, spokojnej. Także siemaneczko, do następnego strzałeczka. Cześć!